przyjechaliśmy na pola herbaciane. Tak so far, Jeju, no to oprócz tego, że warto wejść na Hala San, no bo just jako achievement, no to jest to takie bardzo turystyczne miejsce, takie kojarzy mi się właśnie z jakimiś Ustką czy Władysławowem w Polsce, albo Krupówkami. Widać, że całe życie na tej wyspie to jest zorganizowane właśnie pod to, że turyści tutaj przyjeżdżają. Takie bardzo sztuczne to wszystko się wydaje. I okej, naturka jest ładna, ale no cała infrastruktura poza tym... Plus naturka jest też ładna w Busanie lub w Seulu, więc imo. Lub w milionie innych miejsc, które nie są pod turystę, nie wiem. Natura, magia, życie. Patrzcie, jaki dzban. W Polsce ludzie robią sobie zdjęcia w polach rzepakowych, a tutaj w polach maczy. Tu masz ten, możesz sobie pocztę wpiąć. Ja generalnie jak dziecko dodawałam każdej kolejnej rzeczy i wyszło mi straszne gówno. Meanwhile to jest Przemek. Tutaj fancy moto. 60 gram za pół tysiaczka. Można powąchać sobie maczę za pół tysiąca. Tak, i się poślinić do niej. Oprócz tego, że jesteśmy ignorantami i nam akurat bardziej podchodziła ta tania niż droga. Mogę odpakować. O, jasne. Oczywiście już troszkę zjedzona, bo się rzuciliśmy na to. Jeśli chodzi o bycie foodies, to no nie jesteśmy w tym najlepsi. No ale tak. Też można odpakować. Tak się prezentuje nasze jedzonko. Jak tam twoje? Jak smakuje? Jak maczo. To ciastko to też jest jak maczo, jak coś. Jak myślisz, że jak to będzie smakować? Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jak coś to też smakuje jak maczo. Przepraszam, się przejmuję, że dzisiaj mamy bardzo słabe komentarze, ale i o co można więcej mówić na polu maczy, niż że wszystko jest związane z nią. Gong. Tutaj sobie można matę do modlitwy wziąć. Tu wszędzie nad głowami jest taka siatka ochronna po to, żeby zatrzymywać spadające kamienie. No i tak powiem, że daję sobie radę. Idealny spot do tego, żeby kobieta jak miała rodzić, to będzie rodzić chłopca. Idealnego dowódcy. Wow, niesamowite. Nie wiem, czy był w tym jakiś spisek, ale wszędzie dosłownie jeżdżą białe auta, a tu jest nasze. Tam, panie i panowie, mamy Starbucks.
Jeśli chodzi o takie full turystyczne miasta, to z jednej strony czuć tą sztuczność od tego wszystkiego, ale z drugiej strony mam się takie tak naprawdę budynki jak ten, które no, drobią wrażenie. I chyba jednym z najlepszych przykładów takich turystycznych miast jest so far Niagara City, która jest dosłownie cała stworzona pod turystów. I gdzieś tutaj proszę zdjęcia, filmiki, Przemku. What's up, my dude? Chcesz tu podjechać? Możemy. African Art, okej. Okay. Czyli mamy tu muzeum wszystkiego z okej. Okay. Już tyle? Tyle skarby. Odhaczone. Wygląda to jak plastry miodu. A! Hawaje Korei! Nie mogło to zabrzmieć jak ironia, ale nie no, serio. Wygląda to w pyta. Przyjechaliśmy do hotelu. I miejsca parkingowe wyglądają tak, no więc trochę ciężko, bo jak zaparkuję sobie tam, no to jak oni wyjadą? No i dowiedziałem się, że po prostu na recepcji zostawia się im klucze do auta i oni będą je przeparkowywać, jeśli trzeba. Niesamowite to jest. Mieszkanie Czech, stówka za nockę, chyba coś takiego. Tam. Oceanik, tu jakiś budynek i kościół. Prześliczny. Tutaj taki fajny kibel. Mamy taki fajny gadżet w ramach pożaru, jakby był. Możemy się na linię spuścić. Jeju to jest generalnie takie miejsce, w którym ty chcąc, nie chcąc nauczysz się robić swoje przed swojej drugiej połówce. To jest kościół i jest Kidsland. Co to darujesz? Kolejny obiadek. A Przemka ręka jest tam. To jest ogromne. To jest Micha, twojego starego. Mam nadzieję, że lubicie, jak ktoś patrzy, jak jecie, bo kucharki tutaj bardzo lubią przychodzić i mówić, jak się powinno jeść daną rzecz. I jak na przykład nie chcę sobie wsypać nori, bo ja akurat nie lubię nori, to ona i tak będzie nalegać, żebyście to zrobili. Olivia natomiast lubi nori, więc teraz będzie prezentacja nori dispensera. Albi jebie tu wszystko. Sztos. Jak mama przekazała. Pokonało nas to strasznie. Przemek w ogóle zwrócił uwagę, że tutaj nawet chodnik mają z tej skały wulkanicznej. Rozwój sytuacji przed hotelem. Nasze auto jest tam trzecie w rzędzie. Będziemy jutro prosić pana, żeby nam wyjechał wszystkimi trzema i bardzo jestem ciekawy, czy będzie je wystawiał tutaj po prostu na ulicę, po to tylko, żeby dać nam dostęp do naszego auta. Dziękuję skarbie, bardzo cię kocham. Gamsamida. 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 Wiem. Przemek właśnie kupił mi giga pokemonową rurkę. Pokaż to w porównaniu do swojej nogi. Nice. Czy to wygląda jak poziomica? Kurwa, ale szkoda, że to nie jest jeden drugi. Właśnie nie szkoda skarbu, jebałabym go na raz. Chyba nie widać od tyłu.